Warowni hegemona, trwałe przygotowania do kolejnego szturmu na Grudmir Miła. Baczność 3-4. Zajęcia raz po raz przerywała komenda kaprala, do której wszyscy wznosili zgodny okrzyk. Na zlowie. Jesteś genialny wodzu. Teraz, gdy w grodziu nie ma Kajka ani Kokosza, pójdzie nam jak z płatka. Muszę się także rozprawić z tym szelmą łamignatem, a psik! Tymczasem trójka wędrowców dotarła do krainy Omsów i stanęła u stóp Łysej Góry. Będę latał! Jesteśmy u celu. Szkoła latania. Ja na kurs przyspieszony. Zapytam panią dyrektor, lecz wiadomo, że do kierowania pojazdami najlepiej nadają się kobiety. Wkrótce kasztelan Mirmił, oprócz trudnych zajęć teoretycznych, zaklęcia wstępne, zasady ruchu, czary szczegółowe, smarowanie. Rozpoczął pod okiem doświadczonych instruktorów pierwsze loty próbne. Na trójce pod górę, włącz pierwszy bieg, baranie. Podczas gdy Mirmił poznawał tajniki latania, Kajko i Kokosz narzekali na nudę i brak zajęcia. Może posiedzielibyśmy trochę w kuchni? Stale coś cięgarnie do garków i mis. Polubiła mnie tam bardzo urocza czarownica. Czy nie zapomniała dziś Uwy czarodziejskiego eliksiru piękności? Ależ nie, to jej prababka. W nocy, gdy wszyscy w szkole spali, Kokosz padł na ryzykowny pomysł. Chodź, nikt nie pilnuje, tylko ps, garaż. Co mi chcą zrobić? Dlaczego nie mielibyśmy także polatać? Przecież ciotka zdradziła nam zaklęcie. Czarownice mogą spuścić nam lanie. Pole, las, woda, wieść. Nadszedł czas, miotło nieś. Ile tu pojazdów. Ale fajno. Nie leć za szybko. Nie zauważyli, kiedy zerwali cienką nić sieci alarmowej. Sieć alarmowa. Zbudziło to panią dyrektor. Ktoś się zakradł do garażu. O, hultaje, już ja wam przerwę tę nocną eskapadę. Niech na tę noc przyśnie no, noc czarów, niech na tę noc przyśnie czarów moc. Trach. No, jakoś się po prostu to zaklęcie. Teraz wprowadzasz? Nie wiem, będziemy czytać dalej za chwilę.